przychodzę z zakupami. Dzisiaj byłam w sklepie, wszystko po 5 zł, to znaczy już od dawien dawna jest po 5,99, czyli prawie po 6. A tak naprawdę wyszło na to, że jest już po 7 zł, tylko nie zmienili naklejek i nad drzwiami też już nie ma. No ale to mimo wszystko za 7 zł. Słuchajcie, ja zawsze tam chodzę, raz na rok, raz na półtora. Kupuję sobie zawsze nowe denko. Ja uwielbiam drewniane, chociaż Julia mówi, że plastikowe jest lepsze. Nie wiem. Ja uwielbiam drewniane. To mnie uczyniło 7 zł takie, wiecie, standardowe, duże, no znaczy standardowe, standardowe, no duże, ono ma, nie wiem, 30 cm, także jest ok. Za 7 zł kupiłam komplet nożyczek, te są już takie, nie są aluminiowe, takie, co się wyginają we wszystkie strony, chińszczyzna, tylko po prostu już takie lepszejsze, już Julia sobie je upatrzyła i wzięła. Za 7 zł kupiłam obrus. Obrus tutaj właśnie, tu zmieniam obrus raz na 2 tygodnie, bo strasznie się brudzi i plami i w ogóle dziwne rzeczy się dzieją. Ale że święta, tutaj świąt nie wyprawiamy tak, gdzie mieszkamy, gdzie śpimy. Chociaż kiedyś jak się wprowadziliśmy, to tak było, ale potem przenieśliśmy się tylko i wyłącznie do sypialni i do korytarza, do sypialni mówię, do salonu i do korytarza, ale stwierdziłam taki miły akcent za 7 zł, 80 na 1,30 m, ja mam 160 na 1,20 m, więc będzie idealny. Ja go otworzyłam, słuchajcie, to taka cieniutka ceratka, takie a la witrażyki, każdy witrażyk ma inny obrazek, także będzie tak ciekawie, bogato i fajnie, i to za 7 zł. I za 9, równie 9 zł, wracaj tu. Kupiłam takie denko, które ja lubię, czyli takie z deseczek ala i z takim wyhajsterkiem, można je powiesić, a ja je stawiam, ale chyba sobie faktycznie niedługo zrobię wieszaczek, bo mam dwa takie denka, zajmują miejsce, ale faktycznie też się opłaca za 9 zł. Słuchajcie, takie denka, te, które trzymam w tej chwili, to na Allegro i w sklepach stacjonarnych kosztują normalnie od 15 do 30 zł, więc no słuchajcie, nawet 9 zł to jest nie tak dużo. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia i pa, pa.